Jest też jeden ważny, bardzo ważny, gorący temat. On będzie coraz bardziej gorący. Tu wspomniałem już nazwisko pana Grada, który 110 tysięcy sobie życzy miesięcznie, ale wiemy też, że pan Grad ma budować elektrownie jądrowe w Polsce. Wiemy też z analiz ekonomistów, że jest to projekt chybiony z punktu widzenia interesu polskiej gospodarki, bo Polska nie ma własnych zasobów paliwa jądrowego, nie ma zasobów uranu, nie ma technologii wzbogacania uranu. To wszystko spowoduje, że Polacy, czy każdy z nas w podatkach, będzie też w opłatach za prąd, będzie musiał to finansować, kredyty w bankach francuskich, kupno starych technologii od Francji i budowę starych dwóch bloków elektrowni jądrowych w Polsce. Nie tędy droga. My uważamy, że Polska jest krajem bogatym, bardzo bogatym w swoje złoża naturalne. Mamy największe 80% złóż węgla kamiennego w Europie. Mamy bardzo wielkie złoża węgla brunatnego. Mamy ogromne złoża gazu łupkowego i ropy z łupek wywodzących się. Ostatnio przecież stwierdzono stanowisko w Koninie, gigantyczne złoża gazu konwencjonalnego, 100 milionów metrów sześciennych, które na wiele lat pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce. Krótko mówiąc, my powinniśmy rozwijać te gałęzie naszego produktu, przemysłu, które pozwolą rozwijać polską technologię, polską myśl techniczną, które pozwolą nam rozwijać nasz przemysł i pozwolą nam później eksportować tą energię i pozwolą też spowodować, że Polacy będą mniej płacić za prąd, mniej płacić za gaz, a nie więcej, jak w przypadku wyboru elektrowni atomowych. I to, co mogę tu dzisiaj powiedzieć, wezwałem wczoraj Jarosława Kaczyńskiego, bo odstąpił od tej cichej koalicji z Platformą. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Prawo i Sprawiedliwość w takiej jednej sprawie jest w koalicji z Platformą Obywatelską, de facto. Ja nie twierdzę, że ona jest pisana na piśmie. Tą sprawą jest poparcie dla budowy elektrowni jądrowych właśnie. Zły projekt dla Polski, bo oznacza gigantyczne zadłużenie polskiego państwa i znacznie droższą energię dla Polski, a tak naprawdę jeszcze większe uzależnienie się od Rosji, bo oto od Rosji będziemy musieli kupować uran, czy wzbogacony uran, żeby później zagwarantować funkcjonowanie tych elektrowni. Jednym słowem, rozwijajmy nasz przemysł, potraktujmy jako koło zamachowe nasze źródła energii, nasze bogactwo i tędy jest droga. Solidarna Polska wzywa więc Jarosława Kaczyńskiego, aby w tej konkretnej sprawie PiS zerwał koalicję, tą cichą koalicję z Platformą Obywatelską, żeby przyłączył się do programu Solidarnej Polski, żebyśmy razem postawili na wykorzystywanie polskich źródeł energii, na tańszy prąd, tańszy gaz i eksport, żeby Polska stała się siłą jeszcze eksportującą energię poza granicę.